pozytywni, kreatywni, solidarni. Jestem Stasia, pochodzimy z Zagórza, z Sosnowca. Jechaliśmy tutaj 9 godzin. No i jesteśmy z gimnazjum numer 8. Imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Ja jestem Marta, my jesteśmy na wycieczce szkolnej w Łapinie. Przyjechałyśmy tutaj w środę. Wyjeżdżamy jutro w sobotę. Jestem Julia i jechaliśmy tutaj 9 godzin autokarem 50 praktycznie osobowym. I po drodze, złapaliśmy tak zwanego kapcia, pękło prawe trzecie koło, musieliśmy wszyscy ewakuować się z autokaru, wyciągaliśmy wszystko, ponieważ nasz kierowca nas wyrzucił stamtąd, bo powiedział, że musimy wszyscy wysiąść. Musieliśmy wyciągnąć nasze walizki, bodajże kilometr szliśmy do stacji benzynowej, targaliśmy te wszystkie walizki i musieliśmy spać na tej stacji. Mieliśmy tu dotrzeć w czwartek, dotarliśmy w piątek. No ale to już inna sprawa. No ale podróż przebiegła spokojnie, wesoło, na plusie. A kto tam z walizka komuś wypadła? Tak, walizka wypadła koleżance Karolinie. I taka różowa, spora walizka, także potem musieliśmy ją gonić, łapać, ale było okej. Jestem Karolina. O ośrodku. W ośrodku znajduje się sporo domków drewnianych, pięknych. Ośrodek nazywa się Dorota. Obok znajduje się jezioro. W miejscowości Łapino. Znajdujemy się w lesie, mamy do dyspozycji jezioro, niewielką plażę, pontony, rowerki, jak to się nazywa? Rolka nad jeziorem. Pływaliśmy w pontonach, zrywało nas, jak chcieliśmy do przodu, wszyscy mamy odciski na rękach, bo było bardzo fajnie. Tak. Był niesamowity wiatr. Bawiliśmy się w podchody, wypuścili nas o 11 w nocy w las. Tak, musieliśmy sobie radzić, musieliśmy jeść robaki, toplać się w błocie. A na karcie była instrukcja, jeżeli zginiecie, macie do dyspozycji robaki, ale to naprawdę to tam pisało i pisali, jakie gatunki można zjadać. Tak. Przy punkcie trzecim był cmentarz. Gdzie mieliśmy znaleźć punkt trzeci, pisało cmentarz, także mieliśmy wszystko zapewnione. I było ostrzeżenie, żeby uważać na wilki. Tak. Ale no to i było tam bardzo dużo czarnych kotów, które nas nawiedzały. Przynajmniej dwa, jeden był bez oka. Ale żeby nie było, że jesteśmy tacy źli, za nami jeździł taki sympatyczny pan w rowerze, którego pewnie nie zauważyliście, ja go zauważyłam. I myśleliśmy, że to jest jakiś pan, który nie chce nam pomóc, a to jednak był pan, który nas nadzorował. Potem dzisiaj się dowiedziałam od pana Paksa, Marcina Paksa, naszego super wychowawcy. Tak, super, super! Że lepszego! Że tutaj... Jak my bawiliśmy się w podchody, to 6 opiekunów jeździło za nami na rowerach. Przy nas. A my myśleliśmy, że zginiemy. Że oni nas cały czas pilnowali. To nie było tak kompletnie, że byliśmy wypuszczone w burz i mieliśmy zbierać sami. Ja tam trochę przekręciłam, ale to nieważne. W Gdańsku mieliśmy podchody. Też mieliśmy podchody. Mieliśmy mapkę. Skaldowaliśmy miejsca i odpowiadaliśmy na pytania. Tak. Szukaliśmy miejsc, wchodziliśmy do różnych miejsc, wszystkich się pytaliśmy po kolei, przynajmniej nasza drużyna pytała się wszystkich po kolei. Przy okazji chcieliśmy pozdrowić osoby z punktu informacyjnego. Tak, pozdrawiamy. Tak, dziękujemy za pomoc, naprawdę. No właśnie. Wszystkim ludziom, którzy nam pomogli. My bardzo pozdrawiamy pana ochroniarza spod bramy, bo naprawdę pan nam bardzo pomógł. Tak, bo odpowiedział prawie na wszystkich pytaniach, jakie mieliśmy napisane na liście. Tak, sam zaproponował nam pomoc, także bardzo miły pan. Tak. I chcielibyśmy też pozdrowić panie, które były bardzo zdziwione, jak weszliśmy do katedry, która już była zamknięta i poprosiliśmy o hasło, bo potem się okazało, że to nie ta katedra, do której mieliśmy wejść. Panie były bardzo zdziwione, ale... Ale było okej. Kazali iść nam do katedry mariańskiej, czy to jest świątynia? Bazyliki. Właśnie. No a była msza i nie pozwolili nam w ogóle nic zobaczyć i tak musieliśmy, pan nas wyganiał, w ogóle było okropnie. To nie, to my jak weszliśmy, to normalnie na ludzie weszliśmy, tam byli ludzie, sobie idziemy, takie VIP-y, idziemy.
sprawdzamy, piszemy, wychodzimy, dziękuję. To my weszliśmy do pierwszej katedry od razu na długiej. No. Weszliśmy i panie mówią, że już jest zamknięte i że się nie da wyjść. No bo to nie miało. No ale mamy hasło! Ale dopiero potem o to nie to! Malborg, Boże, 2 godziny chodzenia po jeden. Ale mieliśmy bardzo fajnego przewodnika. Tak, ta pani genialnie opowiadała. Poza pan. A my mieliśmy pana. Zamek był naprawdę śliczny. Pana. Tak. Śliczny i w ogóle bardzo fajnie odrestaurowany, bo tam wszystko przebudowali, bo on był bardzo zniszczony w 1945 roku. Pamiętam. I właśnie on był bardzo dobrze odrestaurowany i mogliśmy bardzo dobrze zobaczyć, jak on wyglądał przedtem. Można było on ma bodajże 104 sobie na takim, lata. Można było sobie usiąść na takim drewnianym klocu, co był toaletą. Pozwolić. <Klot. śmiech> No. Ale ja wam powiem szczerze, że najbardziej mi się podobała kuchnia. Kuchnia? Ja w ogóle mam słabość do jedzenia, ale kuchnia nie jest bardzo... w kuchni. Bo jesteś kobietą, Hala. Było jezioro. Co się? Najpierw nas było... Poszliśmy nad jezioro całą grupą. Zapinali na po 2 osoby, zapinali w uprząż, wkładali kask na głowę, który wygląda jak pancernik żółwia, ale to mniejsza. Zapinali nas linami i cała grupa musiała nas podciągnąć na wysokość bodajże 3. piętra. Trzeciego piętra. Musieliśmy wejść na taką kładkę. Tam na nas czekał pan Daniel. Daniel, pozdrawiam Daniel, pana Daniela. Pozdrawiam pana Daniela. Damian, tak właśnie. Pana Daniela. Wytniemy to. Pana Damiana sobie potem on nas tam zapinał, tłumaczył nam wszystko co i jak. A i potem... musieliśmy skoczyć. I tak sobie skoczyliśmy, a potem nasz wychowawca, pan Marcin Pax. Kochamy go. Tak, uwielbiamy go. Pływał w rowerku i nas tam ściągał z tego, żebyśmy nie wpadły do wody. Ja jeszcze chciałam powiedzieć panu, że niech się pan nie obraża, że ja nie spróbowałam, bo wie pan, ja naprawdę, ja lubię historię i w ogóle i ja naprawdę nie chcę być pytana. Naprawdę nie chcę być pytana, bo... po prostu muszę się pożalić, bo pan powiedział, że jeżeli nie skorzystam, to będę pytana przez ten tydzień na wszystkich jego lekcjach. Wiemy, co nie jest. Cieszę się, że są tylko 3, ale jeszcze godzina wychowawcza. Ale mam nadzieję, że pan mnie odpuści. W ogóle wymyślaliśmy piosenki jak po tej linie, że zginiemy, że się utopimy, że nawet nie możemy nie krzyczeć ze strachu. Nikt nie zginął. Potem Klusia za wcześnie uprząż puściła i wpadła do wody, biedna, po szyję. I ma rękę. I tak jechała rękami po linie. Super, mieliśmy tu też przygodę wczoraj. Była dyskoteka. O nie! Była ej! Nara, to jest nara! No ale nas tu nie było wcześniej. No właśnie, ale my nie wiedziałyśmy! No cześć! Dziewczyny. Ale dlaczego nie? No Milka jest super. No i wczoraj była dyskoteka z ogniskiem, była też inna kolonia z nami. I bawiliśmy się 2 godziny. Potem ktoś przy ognisku... Moment. Po prostu... Była piosenka selfie. Ale jesteśmy iść na ognisko, żeby... Moment, i po prostu zrobiła się tak zwana zadyma, bo ktoś tam się zaczął bić. Opił chyba. Zaczęli się szarpać, po prostu pijani ludzie. Wasi? Nie. Ktoś obcy całkiem przyszedł, zaczęli się szarpać. Nam chcieli do nas przyjść. Bo my się fajnie bawiliśmy. I po prostu trzęsłyśmy się, bałyśmy się bardzo. I cały czas było tylko, Julia, żyjecie tam? Wszystko jest okej? Tak? Wszystko jest na pewno dobrze? Dobra, u nas też jest okej. Tak. Koleżanka się tak bała, że w ogóle wzięła wszystkie drzwi. Boże, wszystkie drzwi. Wzięła wszystkie krzesła i zaczęła barykadować drzwi, żeby tylko nikt nie wszedł. Po prostu rzucaliśmy krzesłami. Tak, a potem jak się pytałam, powiedziałam panu Paksowi, że widziałam, że jest troszkę przestraszony. Pan Paks przyszedł, ja nie byłem przestraszony. Pan Paks powiedział mi, że ma instynkt taki, że jak wiesz, jeżeli jest sytuacja zagrożenia, on zachowuje spokój. Ty, Julia. Kazali nam wstać, wyjść. I wszystko było okej. Pan Pax jest naszym bohaterem, tak jak pan Damian. Tak, pan Damian, pan Pax, wszyscy są naszymi bohaterami, ocalili nam życie. Dziękujemy im za to. Bardzo. Nasz wychowawca, pan Marcin Pax, bardzo energiczny, inteligentny człowiek, który nam nie daje normalnie... Wyboru. Tak, nie daje wyboru, ale wiemy... To jest takie pytanie, tak czy nie? Tak, dobrze, no to na jutro.
jutro masz przynieść pracę, ale... Jakie, ale tak czy nie? Tak! Ale, pan ale i tak go będzie lubił. Ale pan Paks jest taki, że na przykład on... Wiemy, że on to robi wszystko, żebyśmy coś przeżyli, bo on nam dzisiaj mnie ściągnął z tej liny, to mi opowiadał, że... On czegoś takiego w gimnazjum nie miał i po prostu on chce, żebyśmy jak najwięcej przeżyli, dlatego nas zabiera na te wycieczki, dlatego nam tak kuje, żebyśmy mieli jak najlepsze wykształcenie, żebyśmy mieli normalnie, żebyśmy znali świat, milion certyfikatów, żebyśmy wszystko poznali, wykształcili się i mieli jak najlepiej później. Właśnie kiedyś mieliśmy taką godzinę wychowawczą, bo się wkurzył, że jest nas 30, a my lenie nic nie robimy. No to stanął na środku klasy i każdego po kolei, a ty to czysty chaos, a ty to leń, a ty to już szkoda gadać, a ty to im wszyscy tacy przerażeni, co pan o nich powie, bo tak się wkurzył. Ja się przyznaję, mnie wtedy nie było. 3, 4. Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh. O wycieczce opowiadały Amanda, Marta, Julia, Karolina, Patrycja, Stasia. Kłamcie! Kłamcie! Mają być teraz emocje! Ale możemy ubarwić. Dobra, będzie fajnie. Strasznie. My Kacia kadłubaliśmy. Zaproponowałam paliwo. No to co mam w końcu? To co mam w końcu? Naszej koleżance wypadło. Słuchacie radia Młodzi Wolni. Pozytywni, kreatywni, solidarni.